Cześć, siema, no moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dla mnie to jest dosłownie pół minuty później. Coś takiego. A dla was to jest drugi dzień. W kolejnym odcinku, moi drodzy, was witam z gry Dying Light. No i cóż, lecimy po ten sonar dla tych dwóch kretynów, których już poznaliście doskonale. Mamy im go przynieść i mam nadzieję, że to już będzie koniec usług dla nich. Tak, opuszczam bezpieczną strefę, co ty nie powiesz. Znajdziemy ten sonar dla nich. To już będzie wszystko, co mamy dla nich zrobić. Bo już nie chce mi się po prostu słuchać tego pierdolenia ich. To już się trochę nudne stało. Dobra, włazimy sobie tędy. Mamy wejść na most, ale to chyba nie ta połowa mostu. O kurwa. Dobij. Ja pierdolę! Ale was kurwa potnę! Potnę czy nie potnę? Dobra, pociąłem. Udało się. Trochę fuksem, trochę nie. Może to nie bardziej fuks, tylko ogromne szczęście! Dobra, ale jak się tam dostać? Tam jest ta połowa mostu, tylko jak tam się kurde przedostać? On ci coś pierdolili o jakiejś tyrolce. Tylko gdzie ta tyrolka się znajduje tak właściwie? Żebym ja się mógł tam przedostać. Czy na moście jest ta tyrolka? Po tej stronie mostu, gdzie ja jestem? Gdzieś na górze? Dosyć mocno zastanawiające. O kurwa, szpłot! Płot zniszczyłeś, zombiaku! Co ty wyprawiasz? Nie wolno niszczyć tutaj ogrodzeń. O kurwa, odrąbałem mu łapę i głowę. Brutalna ta gra kurwa jest swoją drogą. Nawet bardzo brutalna. Dobra, zaciupany, zaciupany! Dziękuję! Dawaj nagrodę i spierdalaj. Dobra. O. Dobra, a tej pierdolne. O kurwa. Już myślałem, że ją znokautowałem jednym strzałem, kurwa. O. Dobra, napraw. Ja pierdolę. Co jest? Czy ja zużyłem naprawę broni, nie naprawiając tej broni? Tutaj zombiaków nie widzę, tu są kurwa. Jest ich dwóch! Dobra, ten już nie ma łba, ten też. Kurde, ale ja jestem teraz mocny. Widzicie? Dwa strzały w szyję i kurwa gościu nie żyje. O! Cyk! Za pierwszym razem, dziękuję, apteczka. Cyk! Dwie apteczki, ja pierdolę, mam ich 18 już. To jest szalone, że ja mam tyle apteczek, ale okej. Ja mam się dostać na most, a ja w ogóle gdzieś spoczyłem z drogi. Standardowo. No dobra, wchodzimy na ten most. Co tutaj jest? Co to za chemikalia są? Co tu się dzieje? Pusty, pusty. Co tutaj mamy? Czy tutaj mogę... mogę coś zrobić? Jakaś taka lokacja? Lokacja jest dosyć... dziwna, bym powiedział nawet. Dobra, otworzymy sobie skrzynkę. Bo teraz, jak już widzicie... kurde, jakie łatwe to w ogóle jest teraz do otwarcia. Daję po prostu maksym... strzałeczki, dziękuję. Dobra, ale... ile ja już tego mam? 15 dalej. Czy ja już nie mogę więcej po prostu zebrać? Czy o co chodzi? Dobra, ale ja muszę kurwa w końcu iść na ten most, bo dalej będę się pierdolić z tym, żeby to zrobić. Pewnie kurwa ostatecznie tego nie zrobię. O. O kurwa!
Pięknie. Dobra, idziemy kurwa schodami. Nie będę pajacować. Nie będę się wychylać. To było kurwa bardzo złe. Dobra. O kurwa, jeszcze mi ogień dojebał. Temu zapierdolę kopa. Dobra. Jebu! Dobra, dostała. Dostała typiara. O kurwa! Jak mnie jebaniec wystraszył. Dobra, użyj apteczki, kurwa. Ktoś mnie chyba zauważył? No nie. Kurwa, męczę się. Męczę się. Kurwa, no i się zmęczyłem. Ale tu jest ten pajac jeden z tych. Z tych szybkich jeden. O, właśnie wstaje. Czy to jest ten biegacz? Możliwe? I egzekucja. I dziękuję. Dobra, ale to jest gdzieś po drugiej stronie, ja widzę. Kurwa, no i jestem w autobusie. Nie chciałem tam wchodzić. Bo w autobusie czeka mnie śmierć, jak mnie kurwa obejdą wszyscy. Dobra, włazimy tu szybko. Cyk, okej. Chwila odpoczynku. Włazimy na autobus. Okej. Tam się da w ogóle zjechać? Jaki kurwa sposób? Ale czekajcie, bo ja mam... Ja mam tą... Mam tą kotwiczkę? Żebym mógł jej użyć? Czy ja jej nie mam? W ogóle tu coś się pojebało. Nie mogę przewijać, jak widzicie. Nie wiem dlaczego. Mam petardy. O, nie mogę przewijać. Jak to się używało kotwiczki? Bo ja nawet jeśli bym chciał przeskoczyć na drugą stronę, no to fizycznie kurwa chyba nie jestem w stanie. Takie mam wrażenie. Czy dam radę tam przeskoczyć? Nichuja! Chyba że stamtąd. Ale bardzo... Bardzo to kurwa wątpliwe. Tak jak widzicie, nichuja nie da rady tam doskoczyć. Jak ja mam to kurwa zrobić? Pojebane, ale mam już 175 odporności teraz. Pasek życia. Bardzo ładnie. Dobra, dopłyniemy teraz do tego shitu. Pomyślimy, co dalej. Co dalej, moi drodzy? Jak tam się dostać? Tu mamy ten przerwany most. No właśnie, z tej strony też jest przerwany. To w jaki sposób mam się tam dostać? Nie wiem. Nie mam trochę, kurde, pomysłu na to. Czy tędy tutaj w środku mogę wejść tam do środka w ogóle? Do tego słupa? Spróbujemy, moi drodzy, spróbujemy. Próbuję się dostać do środka tutaj. Jak widzicie, te filary są dwa. I tutaj mamy drzwi. Po lewej stronie chyba też. Ja spróbuję się tam dostać. Czekajcie. Tutaj nie. Ale tutaj. Co tu jest? Co tu jest? Jest na górze. W jaki sposób się tam dostać? O kurwa, mamy otwarte. No i zajebiście. Ale zamknięte. Ale zamknięte, moi drodzy. Oczywiście, kurwa, nie dam rady tego otworzyć. Pięknie, kurwa. Ale dam radę wejść po tym. Hie. Super ekstra, kurwa. Yamakashi, kurwa. Dobra, tutaj mamy zamkniętą drabinkę. Dobra, wchodzimy. Okej. Mamy wszystko zamknięte, ale my sobie poradzimy. My sobie, moi drodzy, poradzimy. Dalej wejdziemy sobie po tym. Łe, łe. I wyjdziemy na górze. Zajebiście. O kurwa.
Co jest? Co tam jest? Co tam jest, kurwa, za tymi drzwiami? Chyba nie chcę. Nie chcę chyba, kurwa! Sprawdzać. Ja pierdolę! Kurwa, nie wierzę, co ja odjebałem. Ja pierdolę. Ale zjebałem. Dobra, kontynuujemy. I będziemy oczywiście w totalnej dupie teraz. Oczywiście, że kurwa tak. No ja pierdolę. Już kurwa byłem tak blisko. Dobra, ale chyba musimy się przespać, bo... Dobra, spieprzaj mi z tym shitem. Prześpimy się, bo nie chciałbym tam iść w nocy. Bo to może być dosyć słaby pomysł. Tak więc sobie prześpimy ten czas nocny i cyk. Mamy dzień. Gasz tą latarkę, bo w dzień. Na cholerę ci latarka. Dobra. Gdzie znajdę Haruna? Zakładam, że siedzi pod mostem. O. Tam w końcu najłatwiej znaleźć trolla. Pewno gryza rybie łby. Co ty pierdolisz, chłopie? Dobra. Płyniemy tam jeszcze raz. Kurwa. Ciekawe, ile jeszcze razy to powtórzę, bo tam jest dosyć hardkorowo się dostać, jak widzicie. Jest hardkorek pewien. Dobra, płyniemy. Pod wodą troszkę. Patrzmy sobie, co tutaj się dzieje pod wodą. Kurwa, nic się nie dzieje. Dobrze, że nie ma w ogóle zombiaków w wodzie. Takich, wiecie, wodnych zombiaków. No to już by była dosyć... Dosyć. By była zajebiście słaba opcja, bo nawet bym nie mógł sobie w wodzie spokojnie popływać. Ale okej, okay, musimy się dostać tam na górę. W ogóle mi się wydaje, że my wyjdziemy na samej górze. Tak mi się zdaje. Coś pierdolił o Tyrolce. Tylko... O co chodziło z tą Tyrolką? Nie mam pojęcia. Nie wiem, przekonamy się. Ale patrzcie w ogóle, jaki ten teren, ten Haran, jakie to jest zajebiście duże w ogóle wszystko, to miasto. Dookoła są góry. No właśnie, a gdzie jest granica? To, że my się nie możemy stąd wydostać w ogóle z tego miasta. Jeszcze nie byłem na tej granicy. Może będziemy jeszcze mieli okazję? Może, zobaczymy. Nie wiadomo, nie wiadomo. O kurde. Most jest podzielony chyba na trzy części i my mamy wejść na tą środkową. O ile mi się uda w ogóle na to wejść. Dobra, zrobimy jeszcze, moi drodzy, tą poboczną misję. No to jest... No to jest poboczna misja. Jak mi się zdaje. Dobrze mówię? To jest poboczna misja? Tak, to jest poboczne. I wracamy, moi drodzy, do fabuły, bo my fabuły to mamy praktycznie w ogóle nieruszonej. Że tak powiem, no 22%, nawet nie 25%, 22% mamy przone. Ja gadałem, że mamy 25%. A to główna prawda jest. No i tam jest tak wysoko, ja widzę, że my wchodzimy, mam wrażenie, że na samą górę gdzieś. Dobra. Tu możemy się dostać po tym. Nie, nie możemy. Mogę zamknąć tu drzwi? Nie, w sumie nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać te drzwi. Ale jest tu ciemno jak w dupie. Tak trochę. Cyk. Dlaczego on tak, kurwa, skacze? Kurwa! Ja pierdolę, ty, kurwa, Grzeku, jesteś jakiś zjebany, kurwa. Ja pierdolę. No wkurwiać mnie to zaczyna już. Nie dość, że tak długo tam, kurwa, płynę. I w ogóle... Ja pierdolę, jeszcze raz tam mam popłynąć. Pojebane, popierdolone to jest. Dobra, kurwa, dawaj. Dawaj, ziomuś. Tutaj też chyba dam radę opcjonalnie wejść. No ale co, nie dam rady tam przeskoczyć. Czy tam jest Tyrolka może? Dobra, wejdźmy na łódź.
Może dam radę łodzią popłynąć? Gówno, nie dam rady łodzią popłynąć. O, tu jest ten chyba kretyn. Harun? Harun. Jestem zajęty, nie widzi? Dlaczego wygnałeś tę kobietę z wioski? Znaczy, Aidę? Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. O! Ursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie. Miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę. Nie będą musiały patrzeć, jak będzie trza zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego góra. Zaczynam cię nie lubić. No, ja też. No, ja nie szukam guza. Wyglądasz mi na spoko, kolesia. Miłego dnia, luzik. Jaki kurwa pajac. Odrąbałbym ci łeb. A teraz się odpiecz. Ale kurwa nie mogę. Dobra kurwa, jeszcze raz tam płynę. Robimy to ostatni raz. Jeśli to się nie uda, no to po prostu co? Lecimy moi drodzy z misją fabularną, z tą główną misją, z rodzeństwo się nazywa ta misja. No i będziemy kontynuować opowieść. Ale zobaczymy, może uda mi się teraz już chyba za trzecim razem nie spaść na łeb. Zobaczymy, zobaczymy moi drodzy, jak to się potoczy. Dobra, już jestem pod tą częścią, do której mamy wejść. Tam patrzcie, mamy jakieś takie na boku dziwne kosze. Okej. W ogóle tam za tymi drzwiami słyszeliście może, no może, na pewno słyszeliście. Zombiaki były. I to są drzwi chyba tutaj. Też nie, no to za nisko było. A może? Bo my wtedy już weszliśmy chyba dwie takie jakby kondygnacje, mogę to nazwać. Wyżej. I było słychać takie sapanie zombiaków pod tym. No i to jest ewidentnie teraz nad nami, czyli gdzieś w tej części tutaj. Tutaj nie wiem, gdzieś w tej części tu. No ale dobra, lecimy, jeszcze raz, ostatni. Jeśli nie, to to sobie po prostu odpuszczę w tym odcinku. I zrobimy to kolejnym. Bo nie możemy tego powtarzać bez końca. No bo to trochę jakby kurwa traci sens, nie? Powtarzanie kurwa w kółko tego samego. Dobra, teraz bym sobie wskoczył tutaj. Dobra i właź, właź ziomuś, dasz radę kurwa. Nie zaskakuję teraz tutaj, no bo to i tak mi nic kurwa nie da. Aha, to też mi nic nie da. Dobra, to mi da. To mi da. To mi da. No i co dalej? Jakby... Muszę zejść chyba niżej? Dobra, zejdźmy troszkę niżej. Kurwa, co jest? Dobra, o ja pierdolę, już myślałem, że spadnę po prostu. No to by było ultra chujowe. Gdybym teraz spadł. Ale okej, spróbujemy teraz doskoczyć. Gdzieś kurwa słyszę zombiaki. Słyszę je doskonale. O kurwa. Ale hardcore. Kurwa, złapałem się w locie. Widzieliście to? Moi drodzy, kurwa, w locie. Ale to zjebałem prawie. Ja pierdolę, jakie emocje, jak na grzybobraniu. Dobra. Ja to spierdolę. Udało mi się fuksem uniknąć. Uniknąć kurwa śmierci, ale za chwilę to się kurwa nie uda. Dobra. Jeszcze raz. Masakra. Dobra, to jest jeszcze wyżej. Ja pierdolę. Hardkorek jest. No i się kurwa nie udało. Ja pierdolę. Dobra, pierdolę. Odpuszczamy to sobie, moi drodzy. Na 100% sobie to odpuszczę. Nie uda mi się, kurwa.
Próbowałem 3 razy. Jeśli to się nie udało, to ja to pierdolę. Mam złapać sprintera w nocy. Czyli musi być kurwa noc. No dobra. Podejmę się tego shitu. Tutaj następny ma dla mnie jakąś misję. I co konkretnie? Radę ci dam. Jeśli chcesz być dobrym biegaczem, powinieneś pomówić z wiedźmą. Tą kobietą, która twierdzi, że zarażeni jej nie atakują? To prawda. Na własne oczy widziałem. Tak, gówno widziałeś. Było tuż po północy, a ta starucha podeszła spokojnie pod bramę bazaru i zapytała, czy może wejść. W okolicy byli zarażeni? Wszędzie ich było pełno, ale jej zdawali się nie zauważać. Po prostu ich minęła, spokojna, jakby na spacer wyszła. Oczom nie wierzyłem. Powinieneś z nią pogadać. Przy twojej robocie mogłaby ci bracie pomóc. No dobra. Przemyślę to. Czy z nią pogadam, czy nie? Jakieś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. Aha, czyli ktoś... To jestem kurwa ja. Oczywiście. Ten ktoś to jestem ja. No oczywiście, że tak kurwa. Jakby inaczej. Dobra, musimy się przespać. Potrzebujemy nocy. Potrzebujemy, moi drodzy, nocy. Kurwa, cisną mnie słuchawki, jakoś dziwnie się ułożyły. Potrzebujemy nocy, żeby... Znowu jest silniejszy niż wcześniej. Żeby, moi drodzy... Dobra, kurwa, opuszczaj tą bezpieczną strefę. Czekajcie. Tam jest... Tam mi pokazuje sprintera gdzieś. Ale w której to jest dokładnie części? Czy pokaże mi to... lokalizację? Tutaj. Na moście. Okej. Czyli mam się dostać, no, po prostu na most. Okej. To jest nie problem akurat chyba. Tak mi się wydaje, że to nie jest. Ty może kurwa sam do siebie typie gadasz i... Słyszysz szepty. Okej, wychodzimy. Muszę się dostać na ten pierdolony most. Tutaj są te kurwa czubki. Tu jest następny, na moście. Ale czy oni są aż tak dojebani, że ja ich nie dam rady pokonać? No jest taka kurwa możliwość. Czy on jest obok mnie? No nie kurwa, na moście jest. Ale ja w nocy dostaję więcej punktów, jak widzicie. Za to, że... No ryzykuję kurwa życiem. Dobra. Ten kurwa dostał. Czy to jest ten kretyn, który może mnie rozjebać? Chyba nie. To jest ten. Ty kurwo jebana. Ja pierdolę, oni mnie zajebią. Ja kurwa nie mam szans z nimi. Patrzcie, co tu się kurwa dzieje. No i kurwa zginąłem. Ja pierdolę. Się kurwa nie uda. Nie ma szans. Nie uda mi się, czekajcie. By zgubić pościg, wykazać swoje... Często zmienia kierunek, by... Aha. Czyli oni daleko nie widzą. Ale blisko kurwa też nie. Jak tam kurwa trafić, żeby nie dać się za chwilę zajebać? Dobra, tu jest sprinter.
dobra, zajebany. Flaczki zombiaka dla doktorka. Sztuk raz. Dobra, zajebałem go. Okej, okay. Udało się. Zanieś próbkę, ale dobra, zbijamy w dzień. Ole, mi się fuksło. Masakra. To był po prostu łód szczęścia, że tak się dało mi zrobić. Nie było nic zaplanowane, kompletnie nic. Dobra, tutaj mamy zombiaka. Dobra, jest kurwa właśnie zmasakrowany. Dobij go. Zbieraj to, co ma. No i co, spierdalamy stąd. Idziemy zanieść próbkę. Idziemy zanieść próbkę. Kurwa, chciała mnie złapać. Bitches. Ale okej, okay, udało mi się tego uniknąć. Kurwa, gra się znowu tnie. Co jest do chuja z tą grą? Że ona tak się zacina. Tamtędy dam radę też wejść, chyba. Nie jestem kurwa pewien, czy mi się uda tędy wejść. Dobra, spróbujemy tędy się dostać. Ale to się może kurwa nie udać. O, mamy tutaj kwiatuszka. Cyk. Cyk. No łap się kurwa. Co jest kurwa? Dlaczego ty jesteś takim frajerem? O, złapał się. O, mamy kwiatuszka pod nosem, okej. Lecimy na górę. No słabo wyszło, bo chciałem zrobić... Czy to o to chodziło? To o to chodziło kurwa nawet. Ale fuks. Szukać każdy kąt. Gdzie oni są? Nie potrzeba nam kolejnego Osmana, jasne? Tak, szefie. Znalazłem alkohol! O kurwa. Jak poczuję od któregoś procenty, wraca do domu z buta. Nie skończyliśmy jeszcze. No to kurwa zaraz skończycie. Chujowo. No chodźcie. No kurwa. Nie peniaj teraz. Kurwa, ale cię potnę, frajerze jebany. Dobra, ale mu dojebałem. Jak mu zajebałem. Dobra, nie żyje typek. Dobra, ale jestem kurwa zmęczony. Muszę chwilę odpocząć. Dobra, łap go, zombiaku. Dobra, kurwa, właśnie na górę, bo ja pierdolę. Zmarnowali mi dużo zasobów. Kurwa mać, nie da się go tak trafić. Ty kurwa gnoju jebany. Ale ci dojebie. Jebnie, jebnie. Jebą! Frajerze kurwa. Dobra, ale się kurwa zlecą zombiaki teraz. Już tu kurwa jest jeden, patrzcie. Dobra, kurwa, był. Sorry, był. Bo już go nie ma. Dobra, ja robię kurwa w ogóle jakieś pierdoły. Pierdoły robię, zamiast się zająć tym, czym się miałem zająć. Tu leci jakiś popapraniec. Nie wiem, gdzie jest dokładnie teraz. Co jest kurwa słabe. Ale chyba dobra, nieważne, lecimy. O, jest. Cię kurwa zajebę. Nie jesteś chłopie rozjebany. Ale się wystraszyłem. Nie spodziewałem się, że nagle tak blisko będą. Kurwa. O ja pieprzę, ale mam mało życia. Dobra, możemy użyć apteczki, ale czy chcę? Dobra, cyk cyk. Kurwa, ogień mnie zajebał. Jezus, nie. Coś ty odjebał. Za blisko ognia byłem.
Kurwa, co jest, że tak ginę teraz? Co to się dzieje, że ja tak ginę w tym odcinku? Ej, koleś, tutaj. Stul pysk, nie interesuje mnie, co ty masz dla mnie. Czy możesz mi pomóc? Bo nie masz nic, kurwa, co by mnie pewnie interesowało jakoś znacząco. Dobra, lecimy. Cyk, 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 omijamy wszystkich. Piękna akcja! Pięknie, kurwa. Dobra, tu jest ten plujący palant. Ale ja go oleję. Totalnie go oleję. Okej. Ominęliśmy wszystkich zombiaczków. Możemy lecieć dalej. Cyk. O kurwa. Chciałem górą. Spadłem na dół. Dobra. Przebiegniemy kawałek tędy. Tutaj widzę zombiaka. Dobra, właśnie na górę. Tu się możemy ponapierdalać chyba. Kurwa, ogień. Ogień nie jest dla mnie dobry, bo mnie troszkę dopierdala. Nawet trochę mocno. Mamy tutaj części metalowe. Okej. On jest chyba gdzieś tam. O, cyk. Demony są prawdziwe, to anioły też muszą istnieć. Dobra, on jest chyba u siebie w przyczepie. Tak jest. Wrócił do swojej przyczepy. No i co? Wchodź, wchodź. Mam próbki. Masz próbki, o które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan do nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną osobą. To ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję odczynnika i zapasowa fiolka. A niech mnie. Ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Camden, wiesz co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. No właśnie, mutacje. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt. Ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zajęłoby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda? I my to zrobimy. Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. Tyle roboty. No tak, ja też mam tyle roboty do zrobienia, że ty sobie, chłopie, nie wyobrażasz. No ale dobra, mamy to. Hej, Crane, jesteś? Poszliśmy z Omarem rozwalić to gniazdo. Że co? To spojebało. Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię. A, jasne, bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Pięknie, kurwa. Jesteś tylko turystą. Ale słuchaj, zjebało się. Mocno się zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? No raczej. Wszystko się tu... Idźcie na torowisko, schowajcie ja się, już pierdolę. Do was idę. Omar, za tobą, za tobą! Rahim! Pięknie, kurwa. Rahim! Ale odjebali. Co za, kurwa, kretyni. Brecken, słyszysz mnie? Słyszę cię, co jest? Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Nie ma go. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. He. Oni co? Szlak! A co ty wzięli materiały wybuchowe? No... ukradłem je Raisowi. O Jezusie Chryste! Jestem prawie na miejscu, ratuję go, Brecken. Niech lepiej ci się uda. Masz go uratować. Ja pierdolę. Uratuj go, żebym mógł mu dupę swoić. A Jake o tym wie? Nie wie. Na litość boską, nie mów jej. Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby też dała się zabić. Ja pierdolę, ale się pojebało, moi drodzy. Pojebało się ostro. Na koniec odcinka. Ja pieprzę. Kurwa, czy my damy radę go uratować? On miał gdzieś...
On miał gdzieś tutaj być. Ale w którym miejscu dokładnie? Nad nami. Kurwa, ja muszę się dostać na most. Dobrze mówię? Ja się muszę dostać na most. Kurwa, ale się popierdoliło się i to mocno. Jeszcze ja za chwilę zginę. Dobra, kurwa, zaćgaj go. Dobra. Udało się. Jak ja mam się tam dostać? Jakoś tędy chyba. Dobrze mówię? Cyk, damy radę wskoczyć sobie na to. I damy radę się rozpędzić i wskoczyć sobie na to. Dobra, właś. Kurwa, ale się popierdoliło, moi drodzy. Dobra, jest tu w chuj zombiaków. Ale ja idę, kurwa, totalnie w drugą stronę. Dobra, gdzie jesteś? Dobra, leci, leci. Uwaga, leci. I kopa! Ole go wyjebało z butów aż. Okej, okay, biegniemy. Ja mam iść gdzieś w tamtą stronę. Gdzie oni, kurwa, są w ogóle? Nie mam pojęcia, w którym oni miejscu są. Gdzie to gniazdo było? To jest, kurwa... O cholera, niedobrze. No, kurwa, bardzo niedobrze. Leci ta pizda. Daj mi z nią walczyć. Egzekucja, kurwa. Dobra, udało się, pokonana. Mamy znaleźć Rahima. Kurwa, jak to wszystkich rozniosło, w pizdu. Patrzcie, co się, kurwa, wydarzyło. Rahim, gdzie ty, cholera, jesteś? No właśnie, gdzie jestem? To ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Ani śladu Rahima. Cholera, masz jakiś pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go, słyszysz? Niech ten gnojek tylko spróbuje dać się zabić. Kurwa, na torowisku? Gdzie jest, kurwa, torowisko? Czy to jest ten obszar, gdzie ja teraz jestem? Gdzieś tam dalej, mam wrażenie. Tutaj jest torowisko. Okej. Tylko jak tam teraz zejść bezpiecznie? Tu jest ten eksplodujący i kurwa zwoła mi wszystkich dookoła. W pizdu, patrzcie. I teraz się, kurwa, zlecą wszystkie pojeby, patrzcie. Patrzcie teraz, patrzcie. Już zapierdalają, patrzcie. Chodźcie, kurwa, pojedynczo. Egzekucja, pięknie. Jedna weszła, druga weszła. Dziękuję. Zajebiście. Dobra, właśnie jeszcze raz. Chcecie załatwić. Dobra, nie żyje. Nie żyje. Okej, okay, mogę lecieć. Lećmy na to, kurwa, torowisko. Znajdźmy, kurwa, Rahima. Bo ja pierdolę. Ale ona nas zajebie. A ty, kurwa, co? Kim ty, kurwa, jesteś, że ty mnie tykasz? Dobra, mamy jakieś grzybki. Grzybki, halucynki? Dobra, to jest gdzieś dalej. To jest tutaj. Dobra, mamy się tam dostać. W jakiś... Chuj wie, jaki sposób, ale mamy się tam dostać. Grę nie interesuje, jak my to, kurwa, zrobimy. Mamy się tam po prostu dostać. Gdzie jest wejście? Szukaj Rahima. No, kurwa, próbuję. Ale jak tu znaleźć jakieś wejście? Tu coś jest wyglądające jak wejście, ale się tam nie dostaniemy przez to. Dobra. Czyli idziemy dalej. Tutaj obeszliśmy. Kurwa, nos mnie swędzi. Dołem? Kurwa, tu jest wejście. Cyk! Jesteśmy w środku. Takie proste, ja to minąłem, poszedłem dalej. Okay. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Wygląda na to, że Rahimowi udało się uciec. Powiedziałem mu, żeby schował się na torowisku.
Jest więc szansa, że jeszcze żyje. Proszę cię, Rahim, żyj. Dobra, zobaczymy zaraz, moi drodzy, na koniec odcinka, czy Rahim żyje, kurwa. Ja pieprzę. Ale... kurwa, ja mam nadzieję, że mu się udało. Ale dobra, na razie go pierdolimy. Nie, no jak już tu jestem, to już po prostu weźmiemy to, co jest. Dobra, mam. Tak jest! Podchodźcie i jebane skurwy! Co jest, kurwa? Zabieram was wszystkich ze sobą do grobu! Olej, kurwa, jest. Patrzcie, ilu jest. Dobra, zajeb go. Dobra, od razu przeszukaj. Kurwa, gdzie z tymi łapami? Wypierdalać. Dobra. Zapierdolimy wszystkich. Kurwa, broń już jest nieskuteczna. No to użyjemy innej. Bardziej skutecznej, kurwa. Dobra, zajebany. Ale się zmęczyłem przy tym też. Dobra, ja tu pierdolę o zmęczeniu. A tam raki ma przejebane. Dobra. Załatwiony, okej. Szukajmy jeszcze. Dobra, kurwa, przyjacielu, żyj. Co jest, kurwa, jeszcze jeden? O kurwa. Co się dzieje, kurwa? Skąd on się tu, kurwa, wziął? O, dobra, spadł. Ale go, kurwa, potnę. Ha, ha. Dobra, załatwiony. Udało się. Dobra, otwieramy, kurwa. Rahim, co jest z tobą? Czy on żyje? Crane, myślałem, że już po mnie. O kurwa. Więc uzbroiłem bomby. Wybuchnął jest... za mniej niż 5 minut. Cholera, ty krwawisz. A? A, zaciąłem się. Nic to. Po prostu podłóż te bomby. Nie zaciął się. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. On się, kurwa, nie zaciął, moi drodzy. Gdzie mam podłożyć te bomby? Jest wejście do kanałów, koło zachodniej ściany. Gdzie? Wejdź tam, tunel zaprowadzi cię do gniazda. Kurwa, gdzie? Tutaj, okej. Dobra. Mamy to gniazdo pierdolone. Dobra, jakieś osiągnięcie odblokowałem w ogóle. Dobra, gdzie to, kurwa, jest? Halo? Gdzie ja mam? A dobra, na górę. Na górę mamy wyjść. Na pewno? Ja mam stąd wyjść? Jestem z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tamtędy. Kurwa. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Kurwa. To będzie hardcore jak chuj. Dobra, jebać was! Jebać was, zombiaki! O kurwa. Kurwa, mam tak mało czasu? No pojebane. Dobra, załatwię cię, ty skurwysynu, patrz! Mam tak mało, kurwa, czasu. Ja pierdolę, zaraz mnie zajebią jeszcze. Dobra, chodźcie, kurwa, pojedynczo, skurwysyny. Dobra, ja pierdolę. Ale jest hardcore, moi drodzy. Dobra, ten już nie ma łba. Dobra, zmień broń. Dobra, dostał. Kurwa, i nie masz łba, cykorku, kurwa. Cykorek? Ja jestem bardziej cykor. Pierwsza chyba. Gotowa. Dobra. Teraz uważaj. Znajdź jakieś schody i wejdź na następne piętro. Co? Dobra, poszukaj mamy. Takie kolumny, jak poprzednio. Mam schody. Mam schody, kurwa.
Dobra, załatwiłem typa. Okej. Czy to tutaj? Czy kurwa jeszcze wyżej? Nie no, tutaj. Ja pierdolę, jak on... Kurwa, on odżył nagle z dupy, co jest? No i co, jestem kurwa, no i co dalej? Mam mało czasu, kurwa. Nie ukrywam. Czekajcie, czy tu jest wejście? No kurwa! Aha! Okej, okay, tu jest wejście. Ja pierdolę, jak ja się w ogóle napinam. Jak ja się napinam w ogóle. Dobra, kurwa, muszę znaleźć ten filar jebany. Ja pierdolę, zajebiem jest, suka jedna. Co jest? Kurwa, za długo. Dobra. Ostatni zapis. Kurwa, nie kontrolowałem w ogóle czasu. Dobra. Lecimy tam. Tu w terminalu. Jest wejście do kanału, koło zachodniej ściany. Wejdź okay. Tam. Tunel zaprowadzi cię do gniazda. Zrobimy to jeszcze raz, moi drodzy. Jeszcze raz to zrobimy. Kurwa. Ale jest hardcore, nie powiem. Jest hardcorek, moi drodzy. Ale damy radę, kurwa, damy radę to zrobić. Mamy 3 minuty, żeby podłożyć te bomby, ale czy się uda? No kurwa, nie wiem. Spróbujemy. Spróbujemy, moi drodzy. Dobra, właś, kurwa, typie. Szybciej, szybciej, już mamy niecałe 3 minuty. Jestem dobra. Z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Tak, widzę. Idź tamtędy. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Dobra, jestem. Zrobiłem to szybciej niż poprzednio, ale czy kurwa dobrze poszedłem? Kurwa, chyba nie. Ja pierdolę. Prawdopodobnie to zjebałem. Kurwa mać! Denerwujecie mnie. Skurwysynu, ty jebany! Wypierdalaj! Dobra. Zajebę! Tak, tak, kurwa, giniesz, dobra. Chuj ci w dupę. Muszę to szybko, kurwa, załatwić. Bo w przeciwnym razie oni, kurwa, załatwią mnie. Odkładamy bombę i lecimy, kurwa, dalej. Dobra. Teraz uważaj. Znajdź jakieś schody i wyjdź na następny piętro. Ja pierdolę! Jak mnie, kurwo, wystraszyłeś! Jak poprzednio. Jak mnie, kurwa, wydygał. Jebaniec. Masakra. Dobra, spierdalać. Gdzie ja mam podłożyć bombę? Tutaj. O kurwa. Co teraz? Tu jakiś, kurwa, duży typ jest. Dobra, wypierdala, nara. Ale to jebnie. To pierdolnie, moi drodzy. Ale to jebnie, Jezus. O kurwa, dobra. Uda mi się stąd spierdolić, to jest pewne. Dobra, ale musimy wrócić tą samą drogą do niego chyba. Ale jebło. Kurwa, uciekam. Udało się. Twój plan zadziałał! Rakim, słyszysz mnie? Ja pierdolę, ale jebło! Wszystko się w pizu zawaliło! Czy ja mam tu w ogóle upłynąć? Czy to jest, kurwa, dobra droga? Mam wrażenie, że ni chuja. Dobra, wychodzimy po prostu. Czy ja dam radę teraz tu wyjść? Czy to się już zawaliło? W pizdu. Nie, no jest otwarte wejście. Okej. Okay. Pójdziemy normalnie powierzchnią. Zaniesiemy Rahima do wieży. To jest plan. To jest, kurwa, mój plan na teraz. Dobra, tędy nie przejdę.
Jak ja mam stąd kurwa się wydostać? Chwila. Dobra, już kurwa ten odcinek jest za długi w ogóle. Czy wy widzicie, że to już jest 51 minut? Czyli ja mam tędy płynąć, ewidentnie. Nie ma innej ścieżki chyba. No niestety, musimy tam popłynąć. Dobra, płyniemy. Co ma być, to będzie. Kurwa, jeszcze się zaciąłem. Dobra. Kurwa, tylko żeby się udało. Bo powtarzać to znowu, to będzie katorga. Dobra, wyłaź. Okej, jesteśmy tu. Dobra. Rahim, kurwa, chłopie, żyjesz? Czemu jest zamknięty w ogóle wagon? Rahim! To ja! Udało się! On się, kurwa, chyba przemienił. Żałuj, że tego nie widziałeś. On... Jego na pewno ugryzło. A cały budynek się zawalił! Ja pierdolę! Rahim! To ja! Stary! To ja! Ren! O Jezu! Rahim! Przestań! To już nie był Rahim. Ja pierdolę! To pieprzone ugryzienie! Ty cholerny! Duży pieprzony dzieciaku! O Boże! Jade! Ja pierdolę. Crane, słyszysz mnie? Co się dzieje? Brecken. Rahim. Nie żyje. Rahim nie żyje. Jasna cholera. Wracaj tu i nic nie mów, Jade. Przynajmniej na razie. No się kurwa pokomplikowało. Ja pierdolę. Dobra, otwieraj to. Kurwa, musimy wrócić, moi drodzy. Jak się stąd wydostać w ogóle? Kurwa, pięknie! Odnowiło mi życie, a ja już kurwa tracę, jak idiota. Dobra, tu jest wyjście. Przecież właśnie, przecież my tędy weszliśmy. Wyłaź. A dlaczego wcietowanie w ogóle w tym miejscu jest? Rahim nie żyje. Ja... Ja pierdolę! Co mam teraz zrobić? Co ja powiem Jade? Masakra. Kurwa. Co za głupi szczyl. Dobra. Wracamy do wieży, kurwa. Daleko ta wieża jest, kurwa. 300 metrów ponad. No ale dobra, już wrócimy w tym odcinku do tej wieży. Ale jest... No kurwa, będzie smutek, moi drodzy, w tym momencie. Kurwa mać. Co za głupi szczyl. Kurwa mać. A mówił mu, żeby tam nie szedł, bo to jest kurwa niebezpieczne. To on powiedział, że kurwa my się nie znamy i on to zrobi kurwa lepiej. No to kurwa zrobił. Że zginął. Pieprzony kurwa dzieciak. Ja pieprzę. A Crane nie mówił tego bez powodu. On nie mówił tego, że chciał źle, tylko on chciał kurwa dobrze, żeby właśnie nie dopuścić do takiej sytuacji, która teraz miała miejsce. Kurwa mać. Ale Jade jeszcze nie wie. Jeszcze nie wie. Ale się kurwa dowie. Prędzej czy później. Nie ukryjemy tego przed nią. Nie ma takiej kurwa możliwości w ogóle. Żebyśmy to przed nią ukryli. Kurwa, gdzie to jest? Tutaj. Nie ma takiej opcji, że to się przed nią ukryje. Ja pierdolę. Potrzebujesz czegoś? Herbata! Tak, kurwa, meliski potrzebuje. Ale kurwa, mamy już 55 minut, moi drodzy. Ja zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. No to musisz w to uwierzyć, bo to się stało kurwa faktem. Masakra. Kurwa. No mocno się pojebało, moi drodzy. Mocno się pojebało. Okej, idziemy chyba jeszcze wyżej. Czyżby na dach? Na dach? Dobrze, że ja tu wyszedłem, czy kurwa miałem tu nie wychodzić?
Chyba nie. Kurwa, to jest w środku. Idiota, już na koniec odcinka, kurwa, błądzisz. Błądzak, idiota, kurwa. Dobra. W ogóle w tej wieży nie mogę ogarnąć, kurwa, kto gdzie jest. Tutaj? Czy mam zjechać, kurwa, niżej? O co chodzi? Dobra, zejdźmy niżej. Czy to jest tutaj, kurwa? No nie. No to musi być, kurwa, niżej. To musi być niżej. Jak to, kurwa, się stało, że ja tutaj nie mogę trafić? Rahim nie żyje. Dobra, już trzeci raz, chłopie, powtarzasz. Nie mogę w to uwierzyć. Kurwa, uwierzysz w to, ale już nie powtarzaj trzy razy tego samego. Bo to już jest nudne. O, on jest tutaj gdzieś. A ja, kurwa, wjechałem na górę niepotrzebnie. Dobra, pogadajmy z nim. Mocno się popierdoliło wszystko. Jak dzieciak zginął? Ja... musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nieswoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki. Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? Oho. O nie. Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź. Dajmy jej czas. No i się dowiedziała. Co to, kurwa, jest? W mordę! Leć na dół! Nie damy go tamtym! Co jest, kurwa? Nie no, na koniec odcinka, kurwa, takie akcje? Pojebało was? Ja już chciałem zakończyć odcinek. Dobra, kurwa. Co jest, kurwa? Ale go, kurwa, pociąłem. Ja pierdolę, karabiny mają. Co za, kurwa, banda patałachów jebanych. Czego się boisz? Spróbuj się ze mną jak mężczyzna. Czekajcie, chwila, kurwa, dobra. Spróbujemy się jak mężczyzna. Chcesz, kurwa, to będziemy jak mężczyzna z mężczyzną. Dobra, kurwa. Chcę usłyszeć, jak krzyczysz. Zaraz wy będziecie, kurwa, krzyczeć. No i co? Co teraz krzykniesz? Palam cię, jebany. Co krzykniesz? Krzycz. A ja prosto w głowę, kurwa. Ja mam celniejszy łeb. Łeb, kurwa? Oko chyba. Dobra, kurwa. Zabrali go? Dobra, sprawdźmy, czy go zabrali. W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. Kurwa. Pięknie, kurwa, pięknie. Dobra, ja muszę wrócić, kurwa, do tego. Do kryjóweczki. Ja pierdolę. Szlak! Brecken, porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Widzisz, co się dzieje, jak się próbuje pogrywać z Raisem? Widzę. Powinniście byli łazić do tej szkoły. Kurwa mać. Część naszych widziała grupę bandytów. Ale się pojebało ostro. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Dobra, moi drodzy, strasznie się... dużo wydarzyło w ogóle, kurwa, na koniec tego odcinka. Ale mamy już, moi drodzy, prawie godzinę. Tak więc kończymy, moi drodzy, ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajeczka, zostawcie subika, wbijajcie na Instagrama. Poszukamy Zira w kolejnym odcinku. Do następnego i cześć.